Jak Jerzy Sztur czuje się po wypadku? Wyciekły nowe informacje. Jest roztrzęsiony. Wypadek z udziałem Jerzego Sztura, 75 litrów, który będąc pod wpływem alkoholu potrącił motocyklistę, jest na ustach wszystkich. Niewiele do tej pory było jednak wiadomo o samopoczuciu aktora, który wcześniej opublikował jedynie za pośrednictwem syna, Macieja Sztura, 47 litrów, oficjalne przeprosiny. Teraz informator z bliskiego otoczenia klanu Szturów ujawnił, że aktorowi ciężko pogodzić się z jego błędem. Ma być kompletnie roztrzęsiony całym zajściem. Jerzy Sztur nie może pogodzić się z wypadkiem, który spowodował. Nie może dojść do siebie po tym, co się stało. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o wypadku z udziałem Jerzego Sztura, to nawet nie chcemy wiedzieć, pod jakim kamieniem się ukrywacie. Choć zajście przeanalizowano już w najdrobniejszych szczegółach, niewiele do tej pory słychać było o samopoczuciu aktora po incydencie. Choć fakt prowadzenia samochodu pod wpływem do chwalebnych nie należy, trudno odrobinę nie żałować Nestora rodu Szturów w całej aferze. Przypomnijmy, aktor OK. Godzina 17 prowadził auto w rodzinnym Krakowie, gdzie niestety potrącił po drodze motocyklistę. Mężczyzna ze stłuczeniem ręki trafił do szpitala, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce wypadku, zbadali Jerzego Sztura alkomatem, który wykazał 0,7 promila w wydychanym powietrzu. Potem wydarzenia nabrały rozpędu, na aktora i jego bliskich, zwłaszcza Macieja Sztura, spadła fala krytyki. Gwiazd, przyłapanych na prowadzeniu pojazdów w stanie lekkiej nieważkości, w Polsce nie brakuje. Jednak status Jerzego Sztura i legenda otaczająca jego dorobek artystyczny sprawiły, że wielu było mocno zawiedzionych zachowaniem aktora. Okazuje się, że on sam też nie potrafi sobie wybaczyć najgorszej decyzji w jego życiu. Jerzy jest bardzo roztrzęsiony po ostatnich wydarzeniach, nie może dojść do siebie po tym, co się stało, miał wyjawić w rozmowie z Faktem informator z bliskiego otoczenia aktora. Jerzy Sztur już wcześniej za pośrednictwem profilu na Facebooku syna opublikował oficjalne oświadczenie w sprawie, w którym przeprasza za swój czyn i deklaruje chęć poniesienia sprawiedliwej kary. Choć jazdy pod wpływem zdecydowanie nie popieramy, biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy zdrowotne aktora, a także jego pracę na rzecz społeczności, ciężko trochę nie współczuć.